No to ustawienie Chelsea. De Gea w bramce, po prawej stronie Ferrer, Hiszpan, dalej Francuz, Lebeski, Desailly, Francuzi, Nigeryjczyk Baba Jaro, w drugiej linii Rumun Petrescu, Włoch Di Matteo, Francuz Deschamps i Urugwajczyk Poje, w ataku Norwek Flo i Włoch Zola. Baba Jaro mieli spore przejścia po Pucharze Narodów Afryki. Oto ustawienie Lazio, Marchegiani, z prawej strony kapitan Negro, z lewej Pancaro, Włosi, w środku Portugalczyk Couto i Michajlowicz. W drugiej linii takiej dość dziwnie ustawionej, po prawej stronie Stankowicz, Jugosłowianin, po lewej Czech Nedwiedź, za nimi Almeida, Argentyńczyk, Simone, Argentyńczyk, troszkę przed nimi Veron i z przodu Simone Inzaghi, mały Simone, jak go nazywają, brat Filipe, gra w Juventusie, no ale przyćmił go w ostatnim czasie swoimi występami, 4 bramki w meczu z Marsylią. Gdyby zdobył 5, a miał taką szansę, bo strzelał rzut karny, ale go nie wykorzystał, zrównałby się z tych wszystkich zespołów, a gościły tutaj znane i wielkie firmy. Tylko drużynie Wiktorii Ziszkow udało się strzelić 2 bramki. Na żółto drużyna gości Lazio, na niebiesko w swoich barwach Blue, czyli gracze Chelsea. Rome Sampdorie, której został trenerem, a teraz niewiele brakowało, by Veron pokonał Edę Goya. Sampdorię objął, gdy odszedł z niej Deschamps, Ferrer. Dobre dośrodkowanie na pole karne, Poje, przed pole karne, Zola lubi takie sytuacje, złożył się i kapitalnie broni Marchegiani. No zna go, pamięta, jeszcze z Serie A. Ładne akcje z jednej i z drugiej strony. Ten mecz zapowiadał się na duży spektakl, ale teraz mamy naprawdę taktyka na zawężenie pola gry. To dziś stosują wszystkie liczące się w świecie drużyny. Tymczasem Zola na polu karnym do Flo, Flo! Pierwszej piłki. Najskuteczniejszy gracz Chelsea, 5 bramek, Champions League. Norweg, z którym będziemy mieli przyjemność, a oby przyjemność. Drużyny gości na pole, na prawą stronę, przed pole karne, do Negro. Reprezentanta Włoch, ten kupkuje i teraz świetna okazja, niewykorzystana przez drużynę lat. Popatrzmy ponownie na to. Poszedł Negro, dośrodkował tutaj na pole karne. Nie wykończył tego. Michajlowicz i Veron. Długi moment wyczekiwania, jednak Michajlowicz po ziemi. Michajlowicz, ależ kapitalnie Inzaghi jeszcze mógł to dobić. No była to najlepsza akcja do tego, by z niej padła bramka dla drużyny lat. Potężne, niesamowite uderzenie. Zola, ładnie podkręcona piłka. Jest Flo i teraz niewiele brakowało. Znakomicie. Wejście nakładką Lebefa. Popchnięty przez Fernando Couto. Żółta kartka na razie dla Couto. Ale będzie żółta kartka dla Lebefa. Dostał piłkę. Jest tutaj Nedved. On lubi takie wejścia z głębi pola. Zresztą nie jest na swojej lewej, a tym razem na prawej stronie. Dośrodkowanie i niewiele brakowało. Nie wierzy Inzaghi, że to nie wpadło. Sytuacja znakomita. Prześledźmy. Przymierzył. Szansa Poyet. 25 metrów. Poyet! Gol! Fantastyczna akcja. I kapitalny strzał, nie miał najmniejszych szans Marchegiani, kapitana Chelsea w dzisiejszym meczu, Urugwajczyka Poyeta. To jego pierwszy w tych meczach kończący naprawdę bardzo dobrą pierwszą połowę. 1-0 prowadzi Chelsea po bramce w 44 minucie Urugwajczyka, którego Państwo oglądają, Poyeta. Ty do mnie, ja do Ciebie. Sporo zagrań z pierwszej piłki albo z pominięciem drugiej linii. No. Strzelał bramki decydujące dla drużyny Lazio. A z Lazio zdobył Puchar Zdobywców i Super Puchar Europa. Teraz błąd Boksic, szansa, gol, nie! Tylko boczna siatka. Widzą Państwo Ravaneliego, który podniósł się, bardzo przeżywając całą sytuację. Troszkę tutaj pomagał sobie Boksic. Tymczasem Boksic, ładne zagranie, jest tutaj Simeone, odegranie piłki do Nedwieda, no co zrobi Nedwied, niepotrzebnie przełożył, ale jest gol, Inzaghi jednak strzela bramkę,
1-1. No i popatrzmy jeszcze raz na tę sytuację. 54. minuta meczu, a więc 10 minut potrzeba było. Mówiłem, że niepotrzebnie przekładał, ale zdołał ubiec tutaj. Szansa przytajony w bramce De Goy. Michajlowicz, a jak pięknie! No, to jest jego specjalność. Ucieka, by nie odbierać gratulacji, ale strzał marzenie. Sinisa Michajlowicz. Podkręcił w stylu naszego Kazimierza Dejny sprzed lat. Michajlowicz. Świeższe w tej końcówce, ale też pokrzepione faktem, że są w przedfinale. Cywilej korzyści, będzie może potem żółta kartka Zola. Wybija Sinisa Michajlowicz. Jeszcze nie kończy Portugalczyk. Teraz dopiero ma czas na to, by pokazać żółtą kartkę dla Fernando Couto. To oznacza, że będzie lat się kończyło w dziesiątce. Przebiuje kapitan Negro. Piłka wraca jednak, poje. Dan Petrescu, będzie grozie! Petrescu i nie ma bramki! Coś niesamowitego! Negro tam zrzucił piłkę, padając na ziemię. Ależ dramatyczna sytuacja w końcówce tego spotkania. Ile szczęścia mieli teraz. Popatrzcie Państwo sami. Fred Goran Eriksson, gracz rezerwowy Lazio, że to już koniec. No i to już koniec. Koniec, proszę Państwa, pasty bez porażki Chelsea na Stamford Bridge. Lazio przechodzi do historii. 22 marca przerwało serial bez przegranej drużyny Chelsea.